Ryzykownie byłoby śledzić podkreślenia w Twoim egzemplarzu mojej książki. Pisanie zawsze jest wysiłkiem i intelektualnym, i emocjonalnym. Swoje wersy, wypełniania przestrzeni między tym, co wokół słów dopisuje czytelnik. Zdarzają się takie wiersze, które wynikają z jakiegoś charyzmatycznego momentu. Myślę, że biała kartka jest zarówno wyzwaniem, jak i początkiem przerażenia. A być może jest jakimś innym imieniem pewnej doskonałości.